Witam wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie. W dalszym ciągu znajdujemy się w gołębnikach u kolegi Adriana. Tym razem przeszliśmy do gołębnika budynku WG, ale jak widzimy, kolega Adrian go w tym roku widzimy przebudował i tutaj wybudował gołębniki rozpłodowe. Śmiało można to nazwać stacją rozpłodową. Jak widzimy, duże boksy. Może więcej tutaj szczegółów kolega Adrian udzieli hodowcom. Zdradź lub pochwal się, co tu planujesz w tym roku, jaki masz plan. Witam kolegów hodowców. No co, jaki mam plan? Nie ukrywam, że nie zrezygnowałem do końca z WG, ale no, chciałem spróbować tego rozpłodu troszkę, bo no jakoś, jak to powiedzieć, żeby... No czyli wspólnego gołębnika w tym roku nie będziesz organizował? Nie będę organizował, mało zapisów było, no, po prostu nie wiem, no jakoś... No myślę, że nikogo tym nie urazisz, no nie chcieli, no, to się nie no, zapisali, no. Chodzi, no to nikt nikogo nie przymusza, nie? Nikt nikogo nie przymusza, nie chcą, no nie będę robił, jak będę miał 150 gołąbków, 200, no, naprawdę nie ma to sensu, nie. Nie ma to sensu robić, no. Rozumiemy, dobrze. No, więc dlatego postanowiłem... To teraz pochwal się, co wymyśliłeś ciekawego. Więc tak, no każdy para do zniesienia jajek jest... Przebywa w tych boksach. Jest trzymana w tych boksach, czyli... Jak nawet jest tylko po jednej parze, puszczam sobie dziennie, żeby sobie gąbki rozpostawiały szczydła, trafiły później do cel. Wiem, ale może powiedz, bo hodowcy nie wiedzą, jaki zamiar tego rozpłodu jest, czy to prywatny dla siebie, czy nie, będziesz przeznaczał na sprzedaż te gołębie. Dokładnie, te gąbki będę, z tych gąbki będę chciał sprzedać na sprzedaż. To są naprawdę bardzo fajne gołąbki. Z linii, z Wosa, z... No to może zaprezentujemy za chwilę pokrótku, czyli... Wiemy już, jaki masz plan, czyli tak jak kolega Adrian wspomniał, w tym roku zrezygnował już z organizacji wspólnego gołębnika, co nie jest jeszcze powiedziane, że w przyszłych latach nie będzie, tylko na ten rok z powodu małego zapisu zmieniłeś, że tak powiem, przeznaczenie tych gołębników na gołębniki rozpłodowe, na taką stację, można powiedzieć, hodowlaną. To może lecimy tu po kolei. W pierwszym boksiku opowiadaj może, co za gołąbki masz, bo skoro stacja, to tak jak mówiliśmy, będą gołąbki pewnie na sprzedaż. Myślę, że któryś z hodowców na pewno będzie chciał coś sobie zakupić więc u ciebie. Tutaj tak, stuca miszka niebieska jest od kolegi Wierzbickiego. Ona uczestniczyła na WG w 2020 roku, ta samiszka się wróciła. Ja ją zastanowiłem, skontaktowałem się z kolegą, dosłał mi dokumenty z bardzo fajnych gołąbków. Ta samiszka no to jest... Myślę, że kolegi Wierzbickiego gołębi nie trzeba prezentować, ponieważ na wspólnym gołębniku Kraku one tam właśnie robią dużą furorę. Więc do tej samiczki dokrzyżowałem samczyka znowu od kolegi Tadeusza Kierczaka. Też ciemny z Krugerów, tak? Z Krugerów, tak. Super, to myślę, że to jest trafiona w dziesiątkę para, no bo kolega Tadeusz też, jak wiemy, na wspólnych gołębnikach ładnie lata, między innymi u nas na wspólnym gołębniku Giewont, ale myślę, że i na wspólnym gołębniku Kraku, również na innych jego hodowla się wybija. Czyli widzimy tutaj pierwszą, mamy taką parę Tadeusz Gierczak, linia gołębi Kruger, razy kolega Wierzbicki, także myślę, że to jest naprawdę para numer jeden. Później mamy kolejne gołąbki, piękny, czerwony ptaszek z samiczką. To jest z linii Wosa. Czyli tu mamy linię Wos. Tak po skrócie, bo by nam długo zeszło. Stichelbauty, cała para Stichelbautów. To są polskie gołębie, czy jakieś? To są belgijskie gołębie. Belgijskie. Później mamy, tutaj nie mamy ich. To jest parka, która sobie lata. To jest nawet gołąbek, bo że zakupiłem od ciebie samiczkę. To jest... A to jest od kolegi Jerzego Tarasiuka, aha, wiem. No. To tam, no nie pamiętam, naprawdę nie mam głowy. To jest z linii, ale ja wiem, bo to jest ode mnie, to jest z linii gołębi, których na wspólnym gołębniku Giewont trzecie miejsce miał półbrat do niej, także tutaj półbrat albo jakaś tam nie, no. Pokrewieństwo na pewno występowało. A samczyk co? Samczyk bodajże jest, nie wiem czy nie, z Hermesów, tam od kolegi z nadmorza właśnie nabyłem tam kilka par od niego i bodajże pamiętam, ten jest chyba Hermes. Czy dobrze, czy lecimy dalej. Tu mamy znowu kolejna parka. Tu jest Janek, też samiczka od ciebie niebieska i tu jest samczyk z mojej hodowli. Z A Bandana to jest niebieska od kolegi Wojciecha Heinderka z Junge Super Kraków, Klasensy i to naparowałeś na samczyka? Vandenabele. Tu mamy również ciemnego gołąbka. Nie pamiętam, Holender na pewno, ale z jakiej linii nie pamiętam. To nie od Deverda ten Holender? Nie. Aha, i tu jest samiczka. A tu jest samiczka od Marka Trzaski.
Aha, to ta wiem, Mam tu z musiałbym Jaguara, z to Jaguara. córka, dobrze, lecimy dalej. Tu mamy kolejną parę. Tu jest znowu też, to są moje późniaki. Aha, moje, czyli oryginały piwowarki. Tak. Tutaj mamy takie ładne białe Klasens. Samiczka klasenska od kolegi, tak jak mówiłem, co nabyłem z nadmorza, a samczyk jest z linii Wosa. To są łączki. Czyli Klasens razy Wos. Tutaj mamy. Tu jest znowu wos na ten połowy jest z tego. Paszek nie? Nie. Paszka mam tutaj. Ale tu jest. Janek, nie to później pokażemy rodowody, żeby nie przedłużać. Po kolei przelećmy. Tutaj jest szymel z niebieskim. Dunka, samiczka sam dość stara, to jest bezpośrednio przywieziona samica z Danii. Od kolegi też mi tam kolega załatwił. No, tutaj i młody samczyk do niej jest doparowany. Tu widzę ode mnie szymelka tak. Jest z linii Van Loon, Silver Shadow. I tam jest też do niej samczyk z linii Van Loonów. Aha, czyli tu, i mamy tu taki... jest paszek razy drappa. Dobrze, czyli ten jeden boks. Przejdziemy dalej. Tu mamy, aha, no, że tu już gąbki tu już są. Gąbki. No ja robię tak, Janek zrobił. Wiem, widzę, że jak już poznosiły jajka, to już latają. No ale fajnie, bo teraz masz przynajmniej pewność, że siedząc w tych celach wypuszczamy, widzimy, jak wypuszczasz po jednym gołąbku, to na pewno krycie jest pewne, że to jest to, co ma być. Tu jakąś słomę widzę pod cele dałeś, to później pewnie młode jak będą. Dokładnie młode, nawet lepiej wiesz, dla jajeczek teraz one sobie noszą fajnie na jajka. Nie tu czyli jajka. Z każdych tych par będą u ciebie dostępne gołębie, tak. Czy coś dla siebie, więc wszystko będzie na sprzedaż, wszystko tak? Będzie na sprzedaż. Tutaj nie ma nic, widzimy. No bo tu jest akurat twoją lotniczkę z pożłeniem się. A córkę po tej mojej lotniczce, wiem. Gdzie ona jest, bo ja bym ją pokazał. Ona jest tam. Bo to jest z linii lotniczki, ale też ojcem jej jest prawnuk Armando od kolegi Kapturskiego, także tutaj to naprawdę super, super para. Aha, to nie jest z tego. To jest status skrzydła moja. A, sorry, to jest z moich lotowych gołębi. Właśnie ona uderzyła skrzydłem i ja ją przeznaczyłem właśnie tu dla ciebie. Wiem, o co chodzi. To jest też z bardzo fajnych gołębi. To jest z gołębi Rainera Pittmana. Tu jest brat z Hurikanów. Tu mamy, czekaj, może po kolei leć. Tutaj jest też słoma, jeszcze nie ma pary. Tutaj. No tu jest znowu ta późna samiczka od ciebie. A, to, onej, to o tej właśnie, co mówiłem teraz. O to myślałem, że o tej mówisz. Czyli Janek ta. Wiem. To jest właśnie ta z Armando i z tej mojej lotniczki od kolegi Mariusza. Nie, ona jest od Mariusza Tępki i... A, to jeszcze o innej. A to ja myślałem, że ta już ci zniosła jajka. Tak. Nie. No to jest imbret Hurikana, tak, no. Tak. Aha. Bo ja dałem samczyku. Ale mówiłeś mi, że też tą, co z... To jest właśnie tu do Olimpii. Armando... A, to tu jest, to. Aha. Tu jest ta parka, razie... o właśnie o nią mi chodziło. Czyli tu mamy, przeskoczyliśmy. Czyli tu jest ta samiczka i samczyk olimpijczyk od Tomasza Rumińskiego, znaczy syn olimpijczyka, nie? To jest chyba podwójny, tak. Z tego cośmy widzieli. I tu jest ta moja samiczka, piękna, mocna. Więc tak, dobrze, tu mamy te hurikany też ode mnie, tu mamy. Jedynka, no nie, nic, spokojnie. Tutaj co to za mamy samczyka? Tam jest Dirk van de Bulk. Oczywiście, tak robimy, żeby ich nie płoszyć, bo szkoda byłoby jajek. A tutaj ta pstra u góry? To jest z Klementa tam coś, kurczę, ja to no wiesz, że nie pamiętam naprawdę. Mam to wszystko pokopiowane, pokażemy. To zaraz pokażemy rodowody. W celi numer 8, dobrze, to wiem, to w celi numer 8 mamy taką nakrapianą samiczkę. A tym bardziej, że no wiesz, ale chcę kolegom pokazać, co masz, co można u ciebie nabyć. To jest oryginał Hendewer, tego nakrapiany. Czyli to jest wnuk Bufla, także tak. Bardzo fajny gołąbek, to rodowód już mówić. Nie, bo oglądałem rodowody, jak my kawę pili i właśnie... Właśnie to zapamiętałem. Masz tą głowę do tego pamiętania rodowodu. No ja zaraz pokażę. Wiem, Adrian, ale chcę pokazać gołębie hodowcom. Rodowody rodowodami, ale żeby hodowcy widzieli sobie gołąbki, co tu masz. Także tak to wygląda. I tu mamy jeszcze jeden boks. Też jest, i tam widzę, jest klatka na ogiera. A jak tak. Tam ogier jest? Tam jest ogier... samczyk, jak się nazywa ten? Z Hołbenów? Nie. To później powiemy, jak zerkniemy w rodowody, no bo jak nie pamiętasz, to tak mówisz, lepiej nie mówić, żeby nie przekręcić. Dobrze, to sprawdzimy. Dobrze, i tu widzimy też te gołąbeczki. I tutaj masz już w tym momencie jajka? Też. Są, dokładnie, też tam też są. Są mniejsze cele, tak. Ale tutaj widzimy...
te pewnie bardziej wartościowe gołębie dałeś do takich dużych cel. Tu będą gołębie, jak się to mówi, troszkę tańsze. A tu są te tak zwane droższe, tak. Czyli wyższa półka. O, dobrze. Czyli także zapraszamy kolegów. Można tutaj oczywiście do ciebie przyjechać, sobie oglądnąć rodziców, pary. I tutaj z tych dużych cel, tak jak mówiłeś, jeżeli ktoś będzie miał ochotę na certyfikaty DNA czy coś, to tak. Można sobie pobierać, robić. Tutaj jest pewność. Tu podejrzewam, że też wiadomo, że w takiej większej... To sporo, to dokładnie, to może różnie, 20 roku, różnie z pokryciu, ale leciały. Wiem. Chodzi mi o to, że jeżeli ktoś chce mieć naprawdę pewność i wszystko, no to wiadomo, że warto z takiego boksu zamówić sobie młode, ponieważ wiadomo, jest pełno. Tam widzimy ten syn olimpijczyka, pędzi już tą samiczkę ode mnie. I to, co właśnie się rozpędziłem na początku, to jest córka tej samiczki od kolegi Mariusza i właśnie ojciec jest prawnuk Armando. Także bardzo fajna para. To też Armando był, wiadomo, olimpijczykiem. Tak samo jak ten, czyli można powiedzieć, że taka olimpijska para będzie. Tak. Dobrze, to... Przejdziemy może do domu i może w domu pokażemy te rodowody na spokojnie. Nie będziemy tu płoszyć tych gołąbków. Także przerywamy relację. Za chwilę wrócimy. No i już jesteśmy w domu. Teraz, tak jak obiecaliśmy, pokażemy rodowody gołębi, które przed chwilą oglądaliśmy. Może zacznie Adrian. Po kolei będziemy tutaj kamerką. Proszę, ja ci będę podawał, a ty tam... O, tu jest, mamy... z hodowli Gino Clico, czyli to jest właśnie ten ogier to którego właśnie, to zapomniałem. To jest jego akurat rodowód? Akurat Jasiu, czekaj. Nie, to jest akurat jego rodowód. O, to ten, może zaczniemy od niego. Czyli tutaj mamy tego gołąbka. Dobrze, dawaj następny, bo... I tam jest jedna samiczka, tylko już nie pamiętam, to jest też na niego, tam nakrzyżowana jest. Czyli też zajmuje miejsce w tych boksach, tak? Ona. Na ogiera. No, mówię, w tym boksie, gdzie są wszystkie, dobra. Tak, czyli będziemy mieć 100% Gino Clico. Tutaj też jest kolejny, to, też... Ale tu już jest inaczej, tu już, mamy już nie jest w boksie. Dobrze, to mamy to, później kolejny. Tego ciemnego cholera właśnie, o którym mówiłem, co jest trzaską, to jest właśnie ten gołąbek tam ciemny, który był. A to jest Pigeon World, a Catrice, bardzo dobre gołębie. Tu mamy 100% Catrice. Bardzo fajne, dobrze. I tutaj mamy też Gino Clico. Helbałki, cała para, właśnie one są razem złożone. A czyli to są ze stacji Natural, tak? Tak. Ze stacji Natural do stacji Piwowarczyk. Tak. Czyli to jest cała para tych Stichelbautów. Później kolejny gołąbek Andreasa Drapy. Tutaj jest nawet zdjęcie tego gołąbeczka. To jest samiczka, tak? To jest samiczka i to jest bodajże sparzone na paszka. Tutaj mamy od kolegi. Mogę pomylić któreś pary, ale jest wszystko zapisane, tylko że tak... Nie, no to po prostu pokażemy, które znajdują się gołębie, a później jak już wychowasz te gołębie, to zrobimy jeszcze jeden film, gdzie pokażemy już wtedy docelowo rodowody tych gołębi, żeby już hodowcy wiedzieli. Na razie widzimy, co tu kolega Adrian ma. Jeżeli ktoś będzie czymś zainteresowany, może sobie do ciebie dzwonić i coś zamawiać, tak? Tak. Bo jeszcze nie przyjmowałeś żadnych zamówień. Mam już na 20 osób zamówień, także... Ale, no to widzimy, trzeba się koledzy śpieszyć, bo już widzimy, że już ruszyły zamówienia. Ale jeszcze się nie pochwaliłeś, że stacja jest, a już zamawiali. No bo mam zamówienia. Śmieję się. Dobrze, tu mamy gołębia Hurrikan, czyli imbred Hurrikana. Dwa razy występuje Hurrikan. Czekaj, bo coś się chyba pod spodem przykleiło, czy nie? To jest. Tutaj mamy Dirkber, no nie znam tego akurat gołębia, a może któryś z hodowców zna te gołębie. Tu był ten Hurrikan, tu jest od kolegi Marka Trzaski, Frederik Filip, Jos Verkamen. To jest ta samiczka, tak? A to jest całą parę, tak sparowałeś? Nie. I tutaj drugi gołąbek jest 463 Jaguar, czyli widzimy, to jest samczyk, czyli syn Jaguara. A my tam na filmie chyba mówili o córce, czyli musieliśmy pomylić tego gołębia. Mówiliśmy o, super, to jest właśnie te gołębie mnie interesowały.
też linia na wspólne gołębniki, ale... To jest samczyk. O właśnie, ten od kolegi Tadeusza Gierczaka, czyli tą pierwszą parę, któreśmy prezentowali, oryginał Kruger. Katrys razy Kruger, to myślę, że te gołębie są już znane hodowcom, bo kolega Tadeusz już kilka razy o nich mówił. Dobrze, pokaż to, bo widzę, że masz posegregowane, żeby my ci nie pomieszali. Doktor Schickerman, to nie znam też tych gołębi. O, dowód Rainera Pittmana, Sinfineke 5000. To też fajne gołąbki. Pamiętasz, na co to naparowałeś? Na tą samiczkę od ciebie. Aha, czyli to też jest. To tam jest hurikana, czyli mamy Finekę razy hurikan. No jeszcze te nie miały jajek, nie? Bo to tak, późna samica tak. Była. Ale miejmy nadzieję, że. Może o, i tu są właśnie te Dirk van de Bulk. Gołąbki. Tutaj mamy belgijski gołąbek z linii kanibala. Dirk van Dijk. Także też. Gołębie to już znany jest gołąb. Tutaj mamy właśnie tego gołębia, chciałem zaprezentować. Tu jest właśnie ten bufel, czyli to jest wnuk bufla, czyli to będą prawnuki młode, tak? Tak. Tutaj mamy z tyłu właśnie tego gołąbka, doktora Henka Devert. Tutaj mamy kolejnego gołębia od Tadeusza Gierczaka. No, cała para jest złożona razem. Czyli tu mamy Klas, Catrice, Razy Kruger, oryginał. Black Power tutaj jest, czyli prawnuczka do Black Powera. Widzimy naprawdę ciekawe połączenie. I te gołębie masz razem, czyli tu jest takie jakby młode będą 100% Tadeusza Gierczaka. I można powiedzieć 50% Hardy Kruger. No i oczywiście widzimy tutaj, że te gołębie świetnie latały na wspólnym gołębniku Giewont, czyli jakby ktoś potrzebował z takich gołębi, żeby przeznaczyć na przykład na wspólny gołębnik Giewont lub też inne, to są do nabycia. To będą, bo już jajka są. Czyli będą. Tu mamy Verkamena oryginał, Morisco, Expresso, Grace. No widzimy, że tutaj są topowe gołębie. Tutaj mamy od kolegi Tomasza Rumińskiego. Widzimy właśnie tutaj linię tych olimpijskich gołębi. Czyli Tomasz jakby brata do dwóch olimpijczyków. Tu jest matka, ojciec przepraszam i matka tych olimpijczyków. Certyfikat DNA jest, więc młode można sobie potwierdzić aż do rodziców. Tego olimpijczyka, także bardzo ciekawe tutaj. No i to, cośmy mówili, tam jest właśnie z tego Armando ode mnie samiczka doparowana do tego rumińskiego, także naprawdę mega fajna para. Tutaj mamy Kitla. Też chcę, że dosyć dużo gołębi jest. Kitla, kolejny Dirk van de Bulk, Kitel. Później. Kopia rodowodu. Czyli ile tych kitli masz? Sześć. O, no to widzimy. Z linii Olimpiady 03. To jest od tego hodowli Flegensa, które chwaliłeś u siebie. Tak. Na swoim bardzo gołębie. Fajne gołębie. No widzimy Olimpiadę 03, czyli to jest wnuk, prawnuk do Olimpiady Imbret z dwóch stron, także bardzo na pewno szybkie są te gołębie. U mnie też się świetnie spisują. Tu jest podobny, widzimy. No i tu już oryginał Jan Bochęczak, samica trójeczka, czyli to też nie był przypadek, że taki numer jej dałem z gołębi Urlich Lemens. No i tu jest właśnie ta samiczka, o tutaj pokażemy wszystko też, bo tu jest właśnie ta samiczka, która jest sparowana z rumińskim, z tym od ciebie. Tak. I tu jest właśnie ta samiczka od kolegi Mariusza Tępki. Ostro, żeby złapało. I już tu przeczytam jej wyniki. Gołąbek w 2016 jako młody 5 konkursów, jako roczny 9, dwuletni 11, trzyletni 13 i czteroletni 11 konkursów. Także widzimy bardzo fajnie. I tutaj jest ojcem tej samiczki, jest
Oryginał prawnuk Armando od kolegi Tadeusza Kapturskiego. Też jak widzimy tu w rodowodzie jest zaznaczone, na gołąbki posiadamy certyfikaty DNA. Akurat te certyfikaty są u mnie. Także ta samiczka młoda, która o numerze 2102 jest córką tego gołąbka z Armando. No i matką tej samiczki jest ta lotniczka ode mnie, także tutaj uważam, że będzie naprawdę mega fajne połączenie z gołębiami Tomasza Rumińskiego. No i tutaj właśnie o tym, co mówiłem, imbredzie, który to co mówię, że jeszcze czekasz na jajeczka, syn Hurricana, czyli mamy imbred Hurricana 51. I tu jeszcze mamy bliżej, bo tu jest wnuczka razy prawnuk gołębie Rainera Pittmana. Także bardzo fajne połączenie. I tutaj mamy też samiczkę od Bednarczyk z linii Vandenabele. Gołębi. Tu jest Rudy, czyli prawnuczka do Rudego. Myślę, że też ciekawe gołąbki. Tutaj mamy Karl-Heinz Koch, myślę, że hodowca jest znany, dobry gracz na wspólnych gołębnikach, także też te gołębie można będzie. I tutaj mamy ode mnie też gołąbka z linii właśnie Silver Shadon, jest to oryginał od kolegi Leona Wójciaka, także tutaj jest załącznik do matki. Z Van Loon Silver Shadon, to jest oryginał z Eyrkampa. No i tutaj od kolegi Jerzego Tarasiuka, co pokazywałem, tego gołąbka, półsiostra trzeciego gołębia, finał WGGW, czyli to co mówiłem, że jest właśnie spokrewniona z tym gołąbkiem, który był trzeci na wspólnym gołębniku Giewont z finału. Także to. I ostatni gołąbek, czy tam jeszcze tamte już my tam prezentowali. Ostatni gołąbek od kolegi Wojciecha Heinderka, czyli ta niebieska samiczka z Junge Super Krak, linia Klasensa z dołu i z góry. Także widzimy bardzo fajne, ciekawe połączenie. No to nic, na tej prezentacji już kończymy, że tak powiem, wizytę tu u kolegi Adriana. Jak już kolega Adrian wychowa te młode, zaprosi nas, to na pewno zaprezentujemy już wtedy. Dobrze by było, gdybyś wydrukował tym młodym od razu rodowody, żebyśmy prezentując te młode od razu kolegom mogli zaprezentować, z jakich gołębi się wywodzą. I to mam rozumieć, te wszystkie gołębie znajdują się w tych indywidualnych boksach, także... No tamtych jeszcze nie robiłem, muszę dopiero spisywać wszystkie gołębie. I wiem, bo to mówię, że to są jesienne z twoich wychowane, więc... Więc tam można powiedzieć, to są 100% piwowarczyki, ale tutaj mamy to, co zresztą widzieliśmy przed chwilą, rodowody i gołębie też. Także zapraszamy do kontaktu z kolegą Adrianem w sprawie zamówień młodych. Może numer jeszcze przypomni? 507-787-400. Także żegnamy się z kolegami i zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy do kontaktu. Dobry lot. Dobry lot.